Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek, nie wiem gdzie się znajduję, jestem na jakiejś łódce, nie wiem co to za miejsce jest, ale... Właśnie, jest... Przypłynąłem łódką, ale wracając, witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w... nice menu. No wracając, jestem Simek, witajcie i witam was w pierwszym odcinku Wyspy Peruko, Ucieczka Duna, czyli mapa zapowiadana przez Kritexa już wcześniej. Ja go pozdrawiam oczywiście, wchodzimy teraz w lekkie opowiedzenie o tym, co się będzie działo. Otóż wcielamy się w tytułowego Duna, młodego chłopaka, który jako jedyny ze swoich przyjaciół zdał test i wyruszył na ekspedycję do tak zwanego miasta Starej Ery. Jednak razem z swoim dowódcą napotkaliście milicję, która próbowała tam coś ukryć i zostaliście skazani na dożywocie i wysłani na wyspę Peruko, w której będziesz musiał uciec. Mapka ma wulgarne słownictwo i 3 zakończenia miłej gry. Także przygotujcie się na niezwykłą przygodę. I tak, właśnie, rozgrywka, tryb adventure ustawiony, poziom trudności jest na zmianę, okej, distance simulation 12. Jeszcze raz, render distance simulation 12, polecam nagranie na shaderach. Wulgarny język, oczywiście Kritex i Cool Clean, pozdrawiam serdecznie. I tak, ogólnie oprócz tej mapy nagrywam jeszcze projekt elektrowni, tylko projekt elektrowni się pojawi troszeczkę później. Możecie się spytać, a dlaczego później? Otóż już wam wyjaśniam, ogólnie do mapy szykuję takie jakby intro, gdyż mapa projektu elektrownia jest zupełnie inna od mapy tej. Oczywiście, żeby nie było, że uznacie, że trochę nie fair jest, że robię intro do projektu elektrownia, a tej nie. No powiem tyle, jakbym robił dwie na raz intra, to by naprawdę na odcinek byście długo czekali, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że po prostu projekt elektrownia jest... No, naprawdę o wiele bardziej inniejszy niż Wyspa Duna, gdyż to, o czym ja mówię, to jest bardziej naprawdę taki Dying Light jakby w świecie Minecrafta, tak to mogę trochę nazwać. W ogóle opowiem wam też o jednym tytule, który zobaczyłem ostatnio na internecie, się pojawił i były informacje o nim. No, ale ogólnie tutaj też się pojawi intro i będzie ono wykorzystywane z trailerów, zdjęć. No i mniej więcej tyle, dobra. Lecimy. O ile mi się uda zrobić intro, bo chcę nagrać z tego odcinek i wrzucić dla was, bo ja bardzo jestem podekscytowany tą mapą. Okej, zielony znacznik. Obozy przyjacielskie, w których możesz ustawić spawn point. Jest tam przeznaczony do tego przycisk i jest tam ender chest, w którym możesz przechowywać rzeczy. Czerwony znacznik. Obozy innych uciekinierów, w których są poboczne aktywności. Czarny znacznik. Miejsca, w których przybywa milicja. Jeśli dasz się złapać, to trafisz do izolatki, z której będzie trzeba uciec. Biały znacznik, inne miejsca, w których mogą być ciekawe rzeczy. O, to bym z chęcią wziął, nie chcę nic mówić. Przepraszam, ale to jest coś, co mi się przyda, a ja mogę zapomnieć. Fabuła. Wcielasz się w Duna, tytułowego Duna, który jako jedyny ze swoich przyjaciół zdał testy i wyruszył na ekspedycję do tak zwanego miasta Starej Ery. Jednak razem ze swoim dowódcą na podkreśli milicję, która próbowała tam coś ukryć, zostaliście skazani na dożywocie. Mapa ma 3 zakończenia i właśnie bym zapomniał, pozdrowienia. Serdecznie pozdrawiamy Kubeł241 oraz Saimka i oczywiście każdego gracza, który teraz to czyta. Bardzo dziękuję Krytex i Kukulin. Sorry, jeśli że wymawiam imiona. I co my tu mamy? Test dźwięków. O. No to wszystko dobrze słychać. I co? Zaczynamy. Wyspa Peruko. Mógłbym wziąć sobie inne ubranie i w sumie w następnym odcinku wezmę sobie zmienię strój w takim razie. To miała być nasza przygoda. Niestety dostałem się sam. Było mi szkoda Dawida i Mika. 3 miesiące się z nimi nie zobaczę. Tak sobie myślałem. Czekajcie. Zrobię troszeczkę GUI settings. O, zmienię troszeczkę GUI settings, żeby było dokładnie napisy widać. Teraz od 3 miesięcy siedzę w więzieniu. Co takiego milicja tam skrywa? Teraz im zazdroszczę, że nie zdali tych testów. Przyzwyczaiłem się już do więzienia.
Ale mój dowódca Adam coś planował. Planował stąd uciec. Dune. Ile można brać kąpiel? A może dan. O, też tak można. Ile można brać kąpiel? No co? Wymyć te krocze. Daj mi spokój, mam wieczorne okien. Czekajcie, bo... Więc tak, troszeczkę to powiększę. Troszeczkę podgłośnie. Liczę, że muzyka nie jest copyright. Jeśli jest, no to cóż. No, jest copyright to. Pośpiesz się, mamy coś do obgadania. A ważne to? Bo jeszcze chcę pójść sprawdzić pocztę. Oczywiście, że jest ważne. Pieniądze zaraz przyszły. No to... Tak, a zresztą spotkamy się później w naszej celi. Poczta. Ciekawe, czekajcie. Ale to muzyko jest głośno. Czekajcie, jak bardzo musiałbym, co musiałbym wyciszyć, żeby nie była tak głośna. Czekajcie, sorry, że ja tak sprawdzam, ale chcę mieć po prostu jakby... Nadal jest głośno. Czekajcie, sorry, że ja tak, wiecie, tak przysłucham i w ogóle, ja chcę po prostu wiedzieć. Nie, znowu wyszło, kurwa. Sorry, że ja się tak bawię, chciałem po prostu zacząć. Pod którym przyciskiem może, znaczy, która rzecz odpowiada za muzykę? Bo chcę sobie ją troszeczkę przyciszyć. Ale zamiast tego popisałem się głupotą i wyszłem z mapy. Nie no, zarąbiste rozpoczęcie serii, nie no. Plus jeden po prostu dla tej serii. Łapeczka w góry. I dla mojej głupoty. A. Bo nie przez to, że... Nie, ja nie chciałem nic zrobić. Dobra, dam na 100 wszystko. Najwyżej jak będzie znowu muzyka, to... Przepraszam, że ja muzykę zepsułem. Poczta. Miałem na pocztę iść, co nie? Tak. Poczta. Cześć Damian. Przyszła może jakaś wiadomość od Dawida? Niestety ciągle brak odpowiedzi, mój przyjacielu. Czy moje listy w ogóle do niego przychodzą? Nie wiem, ale słyszałam plotkę, że podobno zamknęli waszą wioskę. Wiem, że mój burmistrz jest dziwny, ale po co miałby zamykać wioskę? Nie wiem, aby to była tylko plotka. No dobra, to do zobaczenia. Zobaczenia. Wróć do swojej celi, piętro drugie, cela 30. Dobra. Łazienki. A, to też. Pośpiesz się, Dan. Zaraz cisza nocna, ty jedyny nie w celi. Dobra, na spokojnie. Gdzie są schody? A, tu są schody. Piętro drugie, cela numer 30. Parter. Słyszę, że deszcz pada. Pierwsze piętro. Drugie piętro. Cela 30. Co to za ważna sprawa? Uciekamy stąd oczywiście. Zbyłem parę informacji przydatnych rzeczy. Teraz kojarzę, żebyś ty w końcu coś zrobił. No chyba, że chcesz tu siedzieć do końca życia. Jak to takiego miałbym zrobić? Potrzebuję jeszcze jednego killofu. Pogadaj z Radzim. Radziem? A sam nie możesz? I skąd on niby miałby wziąć kilof? Radziu nie lubi ze mną gadać, wiesz jaki jest. I doszły do mnie słuchy, że pracuje na jakimś wysokim stanowisku w kopalni za dobre sprawowanie. Myślisz, że ktoś taki jak Radziu zdobędzie dla nas kilof? Nie wiem, to twoja sprawa, żeby go przekonać. Pójdź do niego rano, powinien być jeszcze w swojej celi. Jasne, debrenec. Majku, to na wieku 17 lat. Co jest? Mike zginął. A Dawid? To też nie czeka dobry los. Więc więzienie to najlepsze rzecz, jaka mogła cię spotkać. Kim jesteś? Czego chcesz? Mogę ci pomóc dostać się do miasta. To? Nie chcę iść do żadnego miasta, kto się spotka z moimi przyjaciółmi. Mogę ci też pomóc uciec z więzienia. Nie. No cóż. Może Dawid będzie chciał. Znaleźć w tym mieście. I będzie bardziej chętny, żeby tam iść.
Wypierdzielaj z mojej głowy. Głęboki wdech. O Boże. Zły sen? Nieważne. Ty tak stoisz. I skąd ten obraz? Może głupia przykrywka, ale skuteczna, zasłania dziurę w ścianie. I co? I nic, potrzebuję drugiego kilofu, bo mój się rozleciał. I muszę iść? Tak, najlepiej jak najszybciej, żeby zdążyć przed obiadem. Dobra. Idź do celi Radzie, piętro piąte, cela 52. Ło kurwa, ale mi FPS-y spadły. Po FPS-ach poszło, dobra, bo się wszystko załadowywuje na spokojnie. Dobra, niech się wszystko naładowywuje na spokojnie. Dam unlimited, albo dam może tak stówkę, o. Teraz co tam było? Coś tam było, o. Dobra, nie będę pytał, co tam było. Tylko ja mam pytanie, jak się wycisza muzykę. Dobra, wezmę wszystko na 6 i zobaczę, jak to się zmieni wszystko. A jak wyłączę wszystko? Sorry, że się tak bawię, ale chcę po prostu wiedzieć, co jest od muzyki, wiecie. A, czyli to jest ogólny dźwięk. Dobra, warto wiedzieć. No to sobie wszystko dam na stówkę. Albo tak na 50 gdzieś, o tak, o. Tutaj warto wiedzieć, to jest jak, czyli piętro piąte, dobra. A ciekawe, że mi tak FPS-y pospadały, ciekawe dla czego. O, dzień dobry, a pan kim jest? Bo nie od tego, co się tam dzieje na dole, coś mi spadają FPS-y. Ciekawe, co to jest. Ale dobra. W ogóle jakie mam shadery, to jest najważniejsze. Ja mam shadery medium, dobra, warto wiedzieć. Piętro piąte, dobrze? Tak. I cela numer... Chyba będę musiał poszukać, ale to chyba było coś 52? Radził, to ja, Dan. Otworzysz? Co chcesz? Pogadać, mam pewną sprawę. Nie mogę, idź sobie. Tylko na chwilę. Nie, idź sobie. Otwieraj. No, ale... Otwórz te cholerne drzwi. Dobra, ale szybko. Ja też. Podobno pracujesz w kopalni. No, i co z tego? Potrzeba mi kilofu. Kilofu? Załatwisz go? Nie mogę. Wszystko, możesz przecież... Przestań się wszystkiego bać. Sam idź po ten kilof. Dam ci klucz do bloku B. Żartujesz sobie teraz. I tam poszukaj klucza do schowka. Powinien być w biurze naczelnego. Radziu, ja tam pójdę, to mnie zamkną w izolację na całe wieki. Zakradnij, poradzisz sobie lepiej. Serio? Ha? Dawaj ten klucz. No. Idź do bloku B. Kurwa, i mnie nie wkurzaj, Radziu. Radziu, bo ci jak pipsznu, to już nie wstaniesz. Nie wkurzaj człowieka, co chce uciec z tego kurna paskudnego więzienia. To chyba, ale tamto miejsce widać, że powoduje spadek FPS-u, bo tutaj jak chodzę, to nic się nie dzieje. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Czy to, to takiego jest, że... Dzień dobry. Nie mogę? Nie mogę. Może po prostu duża ilość... tych... NPC-tków, że tak powiem. Poczta, biblioteka, łazienka... Główny bloka. Czyli powinienem mieć gdzieś możliwość przejścia do bloku. A mogę coś wziąć? O, dziękuję. Wezmę sobie trochę jedzenia, jeśli panowie nie przeszkodzą mi z tym. Blok B kopalnie.
zgadza się do biura naczelnego. Nie wchodzić do naprawy, dobra. Tędy nie przejdę, no to muszę przejść tędy. A co tu mamy? O, miodyk. Weźmy miodyk. Kubuś Puchatek może będzie chciał. Biorę szefa kuchni. Co tu masz? A jabłka? Klucz do kuchni. Czekajcie, muszę to wyciszyć, bo to jest troszeczkę za głośne. Nie chcę wyjść na nie wiadomo kogo, żeby nie było. Albo jeszcze troszeczkę tak, o, do 16. Ten efekt dam tyle, a w, no. Biuro kierownika straży, tutaj jest coś. Biuro szefa kuchni już sprawdziłem, schowek bodajże tak sprawdziłem. I muszę się udać teraz do bo nie już myślałem, że ktoś tu jest. Tutaj nic. Stara mapa wyspy Peruko. O, to ciekawe, pokaż. Wioska Liter z więzienia. Nice. Już mi się to podoba, muszę przyznać. Mapa fajnie zrobiona, dopracowana. Co tam jest? Biuro kierownika kopalni. Szlak by to. A tutaj są ci goście, to tędy bym nie przeszedł. No to trzeba iść tędy. Biblioteczka. Tutaj nic chyba raczej nie znajdę. O, biuro naczelnika. Kto by się spodziewał? Nawet się nie spodziewałem, że... Weź klucz i udaj się do schowka. Nie mam klucz do schowka, klucz do kuchni. Do widzenia. Nie widzieliśmy się. Dobra, teraz muszę... Tutaj złapany. Nie, kurwa. Teraz. Nie, nie zostałem złapany. Kurwa, mam klucz. Bye, bullet. To jest schowek kopalny. Już do schowka. Blok diamentu. Weź kilof i wróć do swojej celi. Gdzie jest kilof? Tu jest kilof. Tylko że jest stary i wygląda jakby miał się zaraz zepsuć. Dzień dobry. O, witam na kuchni. Ja tu jestem po Mincu. Minco. Węgiel. Pytanie, spytają się panowie, co ja robię. Otóż, jak panowie wiedzą, zostałem mianowany piplem, czy tam wyższym naczelnikiem więźniowym. Co to oznacza? Muszę wam zabrać jedzenie i oddać strażnikom, także do widzenia. W dupie możecie się pocałować ze swoim jedzonkiem. Teraz szybko chowamy. Killoff tak, żeby nikt nie zauważył, że ja mam killoff przy sobie. Szybko damy naszemu koledze dobremu. Adamowi. Panie Adamie, ja mam już killów. Patrz pan. Jak masz ten killów? Ta, a ty siedziałeś cały czas? Ta, jak ty przez cały ten pobyt tutaj. To co teraz? Idź kopać, zrób coś w końcu. Gdyż jakbyś się poddał. Jak oni mieli ci, twoi przyjaciele Mike i Dawid. Nie chcesz uciec i się z nimi spotkać? Chcę, ale... Nie ma żadnego ale. Uciekamy stąd. Tyle. Przekop się obrazem. Już przekopałem się. Co tam jest? Jakieś schody. Dobra, to ty sprawdź dół, a ja sprawdzę górę. Dobra. Ucieknij dolną częścią. To jest kopalnie złota.
Notatka. Raport. I co my tu mamy? Notatka. Były różne pomysły, co można zrobić z tą kopalnią, bo większość sądzi, że zasypywanie tego całego jest bez sensu. Był pomysł, żeby więźniowie tutaj pracowali, ale naczelnikowi to zbytnio nie podpasowało. Okej. No niestety, no kopalnia złota nie dała dużo zysku, będziemy się stąd zbierać i w przeciągu paru miesięcy powinniśmy wszystko zasypać. O, więc takie buty panowie tutaj robili. No niestety, no, tyle było z waszego kurna kradnięcia złota. A wracając, czekajcie, bo ile odcinek ma? Odcinek ma 20 minut, ale wracając, bo chciałem coś opowiedzieć o StarCraftie. StarCraft miał być modem do Minecrafta, który miał przenieść jakby Minecrafta do świata Stalkera. Ale z względu na to, że 1 na 15, nice. Ale ze względu na to, że ostatnimi czasy, ale... Znaczy, wróć. Był pomysł, żeby z tego moda Stalk... Hej, ty, chodź tutaj, spokojnie, nie jestem z milicji. Tu jest wykopane wyjście. Gdzie ty, kurwa, jesteś? A, tam na dole, dobra, to już wiem. No i wracając. Wait, gdzie jest wykopane wyjście? To ty mi pierdzielisz, gościu. Ale wracając. Jest ogólnie... Miał być to mod, ale z moda chłop przeniósł pomysł na zrobienie ze StarCrafta z moda na grę. I powstał StarCraft jako gra osobna, za darmo MMO FPS w świecie Stalkera. I powiem wam, że wygląda świetnie, mam pomysł, żeby zrobić z tego serię. I z tym tunelem, na końcu czeka na ciebie mój dowódca i ja muszę zasypać ten tunel. Dobra. Szybko. To ty jesteś Adam, czy ten drugi? Ten drugi, jestem Dan. Miło mi cię poznać. Gratuluję ucieczki. Ja jestem Tadeusz. A to jest Andriu. To ty byłeś w mieście starej ery? Poczekaj, Andriu, pogadamy o tym wszystkim w karczmie. Karczmie? A co z Adamem? Nie ma się Adama, wyślemy tu kogoś, żeby na niego poczekał. A teraz że postawimy ci kolejkę, podają tam najlepszy bimber na wyspie. O, powiedz nam. Co mam wam powiedzieć? Jak wygląda to miasto? Jest ogromne i dziwne, są tam budynki kilka razy większe od największej latarni, jaką widziałem. Udało wam się tam coś znaleźć, zanim milicja was złapała? Sporo rzeczy strasznie dziwnych, nie wiem nawet jak je opisać. Były tam takie dziwne, płaskie, czarne przedmioty z dziwnego materiału. Na drogach pełne stalowych, oszklonych rzeczy, naprawdę nie wiem jak je nazwać. Jak miały koła, to znaczy, że tym się poruszali ludzie z starej ery. Serio? Sporo się dowiedziałem z różnych papierów z tamtej ery, nazywali je gazetami. Nie byłem niestety w samym mieście, ale w okolicach, tam nie zgarnęła milicja. Ciekawe. A ty, Tadeusz? Za co cię zamknęli? Nie chcę o tym mówić. Dlaczego? No dawaj. Dobra, ale najpierw wypijmy za to, że udało ci się uciec. Och, ale to jest mocne! Wiadomo, może mocne, najlepszy na całej wyspie. Ciągle jednak myślę, co jest z Adamem. Wszystko dobrze. Zgadza się. Uważaj, Dan, bo to serio mocny bimber. I to najlepszy, jaki piłem. Miód lepszy, gościu. Więc, Tadeusz? To za co cię zamknęli? Ech, trudno mi o tym mówi, ale dobra. Zamordowałem 14 osób. O! Należałem do kultu Cthulhu. Trzymaj się od nich z daleka. Czyli z daleka od ciebie? Już w tym nie siedzę, Andrzej. Szybko mi to wybił z głowy. Milicja! Milicja, uciekać! O kurwa, mać przytargali tu armaty. O kuźwa, mać, chciałem powiedzieć. Dan! Co z nim? Żyje, tylko się uchlał w trzydów. I szybko musimy go stosować. No Polak, no czego się spodziewasz? Polak zawsze wypije dużą ilość bimbru, alkoholu, wódki, wszystkiego. Dan! Ała! Kurwa, co mnie uderzyliście? Mam informację na temat Adama, niestety nic dobrego.
nie jest dobry moment. Później mu powiem, jak się obudzi. Sprawdź notatkę. Okej. Okay. Jak się w końcu obudzisz, to przyjdź do mnie. Jak wyjdziesz z namiotu, to idź prosto schodami w dół. Północno-zachodnia mapa Wyspy Peruko. O. To wszystko sobie wezmę. Nie wiem, czy to będzie bardziej survival, także wiecie, ja się przygotuję. Wiadomość. Tak, wiadomość już przeczytałem. Jestem w zupełnie innej części. No to ja sobie tą część mapy schowam, a wezmę to. Obóz Assist, Lop... A, obóz Assist, główny obóz Loppe, Karczma, Panią Diamentów, obóz Mount, Góry, Peruko. Okej. Okay. No to ciekawe miejscówki będą, muszę przyznać. Dobra, bo to wybiłem miodu, wypiłem trochę miodu. Tutaj kwiat lotosu i z niego kapie jakieś zielone coś, nie będę pytał co to. Tutaj jakieś drzewka, pewnie z właśnie z tej najnowszej wersji. O, jak cudownie, jak pięknie tutaj jest. Schodami w dół chcieli, ale tu są jeszcze jakieś schody w dół. Ała. Ała. W końcu wstałeś. Co się tam wydarzyło? Milicja zrobiła szturm na kartę. Na szczęście udało nam się wszystkim uciec. Okej, okay, to co chciałeś? Jesteś dobry w terenie. Taki jakby. Potrzebuję klucza do tego schowka. Jest tam klucz do sypialni i płyn zasilający do łodzi starej ery, którą chcę uciec. To będę za to miał? Uciekniesz ze mną. A umiesz używać tych rzeczy ze starej ery? To trochę bardziej zaawansowana łódka z drewna. Znalazłem te gazety na temat żaglowców. Powinienem dać radę. Dobra, to gdzie mam szukać tego klucza? Udaj się do obozu Assist. Jest tam mój znajomy, Mark i jego wujek Ted. Podobno chwytali jakiegoś strażnika. Masz ten obóz przeznaczony na mapie. O, jest obóz Assist. Assista dla Polaków. Dobra, widzowie, odcinek ma już z 27 minut. Będziemy kończyć. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale z tej jakże niezwykłej serii, którą przyjdzie nam przyjdzie wam oglądać. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.